Mecenasem magazynu Dasz Bur jest Polski Związek Łowiecki. Tak wielu sokolników i tak wiele ptaków drapieżnych w jednym miejscu można spotkać bardzo rzadko. Nam się udało. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bur. A dzisiaj będzie można z nami odlecieć, bo widok polującego z nieba drapieżnego ptaka to wrażenie dosłownie zwalające z nóg. Tym razem trafiliśmy pod Kielce, gdzie mają miejsce 40. jubileuszowe łowy z sokołami. Choć nazwa może być trochę myląca, bo na imprezie pojawiła się duża grupa myśliwych z przepięknymi orłami. Jak wygląda polowanie z ptakiem na ręku, co zrobić, żeby zostać sokolnikiem i jak wygląda życie takiego myśliwego? O tym wszystkim opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku magazynu łowieckiego Dasz Bur. Zapraszamy. Prawie setka polujących, tych na ziemi i tych w powietrzu, może się spotkać tylko przy wyjątkowej okazji. Tak było właśnie tym razem, gdyż jubileusz w postaci 40 łowów zobowiązuje i zachęca do przyjazdu ze swoimi podopiecznymi. Goście przybyli nie tylko z Polski, bo dało się w tłumie słyszeć także języki czeski, słowacki i niemiecki. Jednym słowem, obsada międzynarodowa. Tak liczna rzesza myśliwych przywiozła ze sobą nie mniejszą ilość ptaków, które będą głównymi bohaterami dzisiejszego spektaklu. Dlatego przed rozpoczęciem łowów odpoczywają w spokoju obserwowane jedynie przez posiadaczy aparatów fotograficznych i kamer. No, może nie do końca w spokoju, ponieważ taką okazję wykorzystali uczniowie jednej ze szkół, aby zapoznać się bliżej ze zwyczajami i anatomią pięknych rezydentów naszego państwowego godła. Zebranie tak wielu koleżanek i kolegów z tyloma podopiecznymi to dość skomplikowane zadanie, dlatego przygotowania do zbiórki i oficjalnego rozpoczęcia polowania trwały większą chwilę, którą spożytkowaliśmy na obserwacje ptaków i ich opiekunów. Nigdy wcześniej nie mieliśmy możliwości z tak bliska przyjrzeć się pięknym sokołom czy olbrzymim orłom. Czas jednak leci i zdaje się, że sygnaliści dają właśnie znać do rozpoczęcia odprawy. Kilka słów przywitania i żeby nie tracić czasu, gospodarz przechodzi od razu do podziału na grupy i przydzielenia polujących do poszczególnych terenów. My na początek postanowiliśmy ruszyć z grupą sokolników polujących z orłami, bo nie ukrywamy, że ptaki zrobiły na nas zdecydowanie największe wrażenie. Jednak najważniejsze było to, że w grupie tej znajdował się ktoś, kto będzie mógł nam opowiedzieć ze szczegółami, jak wygląda życie sokolnika i jak nim właściwie zostać. Trzeba być myśliwym, czyli członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i zdobyć uprawnienia formalne, to znaczy przejść kurs sokolniczy, bo jest to jednak dość odpowiedzialne zadanie, ponieważ my nie tylko kupimy sobie jakieś tam buty, jakieś ubranie, ale mamy żywego partnera do łowów. No i to jest pewna odpowiedzialność. Zaczyna się zwykle właśnie od takiej pasji, uwielbienia tego bezpośredniego kontaktu człowieka z drapieżnikiem. Jak raz tutaj z drapieżnikiem skrzydlatym. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest ptak łowczy, który w danym rewirze łowieckim akurat ma zwierzynę do polowania, tylko bardziej współczesne sokolnictwo polega na tym kontakcie z ptakiem drapieżnym, w oblatywaniu jego, w trenowaniu wzajemnym, że tak powiem, byciu w terenie. No a dopiero potem, jak się ma tą pasję myśliwską,
to wybiera się gatunek ptaka pod zwierzynę, którą dysponujemy w swoich rewirach. Generalnie w tej chwili dysponujemy tylko ptakami z hodowli zamkniętych, no, mającymi wedle naszych przepisów prawa wszelakie licencje. Głównie tu chodzi o tak zwaną licencję CITES, międzynarodową konwencję, którą Polska podpisała przed kilkunastu laty, absolutnie respektujemy, a nasze hodowle nie są już bynajmniej gorsze niż te w Anglii, w Niemczech, w Austrii, choć pierwsze ptaki właśnie stamtąd, pierwsze sokoły wędrowne, pierwsze rarogi, pierwsze orły, którego tu jest jak raz przykład, no, sprowadziliśmy właśnie stamtąd. Hodowli jest kilkanaście, no bo to jest tak, jest sezon treningu, sezon polowań i potem jak ktoś rzeczywiście połknie tego bakcyla, a jest to wredne hobby, bo jak cię wciągnie, to po prostu czasem nawet masz resztę życia, no można powiedzieć już nic do wypełnienia. No to wtedy przedłużeniem tego sezonu łowieckiego, treningowego jest sezon pierzenia i hodowli ptaków, czyli wiosna i lato. Stąd są takie małe amatorskie hodowle, ale już też kilka dość profesjonalnych. No, dzięki temu zresztą w Polsce jest dużym rozmachem realizowany w tej chwili program restytucji sokoła wędrownego, ale to już osobny temat. No, choć szczerze mówiąc, gdyby nie sokolnicy, to by go ani w Polsce, ani w Niemczech, ani w całej Europie pewnie tego gatunku już nie było. Wiemy już zatem, co trzeba zrobić, aby zostać sokolnikiem i jak dbają oni o przyrodę i zachowanie wymierających gatunków. Widząc, jak właściciele ptaków są zżyci ze swoimi podopiecznymi, ciekawi nas, jak wiele czasu trzeba poświęcić zwierzęciu, żeby zjednać sobie jego przyjaźń, a przy okazji nauczyć posłuszeństwa i zachować jego naturalny instynkt łowiecki. Ile czasu, to jest kwestia tego, jakie masz doświadczenie i kwestia tego, jak dobrze cię ta pasja pochłonie. To jest zdecydowanie więcej czasu niż dla najlepszej kochanki czy żony. Często zaniedbujemy rodziny też, ale jest taki etap, gdzie ptak jest najważniejszy. Potem oczywiście no nie jest to tak jak z bronią, że po polowaniu możemy sobie wsadzić broń do szafy i czekać na następne. Tu jest potrzebna codzienna opieka, karmienie, ale to już w zasadzie można ograniczyć przy ułożonym pierwszym roku życia ptaku, w pierwszym sezonie, do weekendowych spotkań w polu. W międzyczasie oczywiście codzienna opieka. Trening ptaka są dwie rzeczy. Pierwsze, ponieważ on niby jest z woliery, niby z hodowli zamkniętej, w cudzysłowie z niewoli, to on jednak ma pewną dzikość w sobie. Są takie sposoby hodowli, które zapewniają, że ten ptak wie, że jest jastrzębiem, wie, że jest sokołem, nie jest imprintowany, czyli wdrukowany na człowieka jako swojego rodzica. I takie ptaki najbardziej cenimy, no więc je trzeba oswoić. Prawie jak dziczka, jak niegdyś od średniowiecza, czy jeszcze wcześniejszych czasów wybierano te sokoły z gniazd lub łapano dziczki. I po oswojeniu jakby trzeba go przekonać, że jesteśmy mu partnerem, to znaczy partnerem do zdobywania pokarmu, bo to są drapieżniki, one żywią się mięsem, ich dziko żyjące pobratymcy, orły, sokoły, jastrzębie, no polują aktywnie lub żywią się czymś, co natura gdzieś zostawiła, czyli padliną. Jak raz my raczej polujemy z ptakami tymi, które są aktywnymi drapieżnikami. No i oczywiście trzeba karmić je w sposób zbliżony jak w naturze. Kupujemy króliki, kurczęta, gołębie, karmimy też wołowiną. Generalnie no, codziennie coś ten ptak musi dostać jeść. Ptaki drapieżne, powiedzmy te średnie, sokoły i jastrzębie, żyją kilkanaście lat, tak jak zdarza się 20-22, jak psy, jedne krócej, drugie dłużej. Takich jest możliwość w niewoli, bo oczywiście ta w cudzysłowie niewola jest taka, że jak ptak nam zachoruje, to go wyleczymy, prawda, mając medykamenty i tak dalej. Przyroda jest bardziej brutalna. Jesteś chory, wypadasz, zdychasz. Także u nas te ptaki generalnie przeżywają dłużej niż w naturze. Jesteśmy dość konkretnie teraz już ulokowani prawnie. To znaczy każdy sokolnik musi mieć zezwolenie ministra oprócz uprawnień łowieckich, które normalnie zdobywa jak każdy myśliwy. Oczywiście to jest formalność zwykła, bo musi też zdać na uprawnienia sokolnicze. No jest trochę tych szczebli, ale jak raz w przypadku sokolnictwa czy łowiectwa z bronią, gdzie też jest ta odpowiedzialność no, posługiwania się bronią, uważam, że jest okej, że przejdź najpierw kilka tych stopni
jeżeli twoja pasja jest tak wielka, to na pewno zostaniesz sokolnikiem. Po kolei stopnie są takie, że najczęściej człowiek się tym zainteresuje, mając gdzieś jakiegoś kolegę sokolnika. Jest na stu kilkudziesięciu w Polsce, więc gdzieś tam w każdym regionie już ktoś jest. Powiedzmy, że zainteresowaliśmy się sokolnictwem, nie będąc myśliwym. Oczywiście musimy wstąpić gdzieś na staż łowiecki i równolegle możemy zacząć odbywać pewną formę stażu sokolniczego. Najlepiej jak znajdziemy w pobliżu sokolnika, który już to potrafi i towarzyszy mu w jego treningach, w jego polowaniach. Odbywamy potem kurs sokolniczy, który corocznie PZTU organizuje w Czempiniu w stacji badawczej. Po czym, jeśli już mamy uprawnienia łowieckie, przystępujemy tylko do egzaminu na sokolniczego. To jest państwowy egzamin, tak jak egzamin łowiecki na uprawnienia sokolnicze. Uprawnienia daje nam minister środowiska, natomiast potem naszą sprawą jest, czy chcemy wstąpić do Polskiego Klubu Sokolników, Gniazdo Sokolników, czy nie. Możemy już polować jako myśliwy mający uprawnienia, ale gro ludzi oczywiście próbuje wstąpić do naszego gniazda. Wówczas wymagamy takiego rocznego stażu, w sensie, czy to jest koleżeński człowiek, czy on dobrze się przede wszystkim obchodzi z naszymi pupilami, ptakami, które mamy do polowań. No i to jest też najważniejsze. Sam egzamin do gniazda sokolników to już jest czysta formalność. A więc załóżmy, że zostaliśmy już przyjęci w poczet sokolników i mamy własnego podopiecznego, z którym możemy wybrać się na polowanie. Polowanie zgoła odmienne od tego, do czego przywykliśmy, chodząc do lasu z karabinem. W tym wypadku nie mamy przy sobie broni. Mamy za to partnera łowów, który doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem drobnej zwierzyny. Zastanawiamy się jedynie, czy na takim wyjątkowym polowaniu obowiązują te same zasady i przepisy, jakich musimy przestrzegać na tradycyjnych łowach. Nas dotyczą te same przepisy, które te same sezony polowań, te same przepisy, które dotyczą myśliwych z bronią. Poza jednym, że od niedawna, w sumie od kilku lat, na kartach indywidualnego odstrzału, które nam łowczy w kole łowieckim na przykład wydaje, jest napisane odstrzał lub odłów. I właściwe skreśl. My odławiamy tą zwierzynę w sensie sokolniczym i też takowe zezwolenia już normalnie w kołach łowieckich dostajemy. Zwykle, jeżeli nawet jesteś bogatym człowiekiem i masz nieograniczony wolny czas swój, to cię stać na ułożenie dwóch dobrych ptaków łowczych, na przykład jastrzębia i sokoła, czy sokoła i orła. Ale taką prozą życia jest, że ma się dwa, trzy ptaki, ale w danym sezonie polowań się najczęściej poluje tylko z jednym. Pies podsokoli to jest rzecz, która jest elitą generalnie psią, jeśli chodzi o myślistwo. To musi być wybitnie posłuszny, karny pies, jeszcze im bardziej wystawiający dla sokoła, z twardą, mocną, długo stojący w stójce, to lepiej. Oczywiście po jednym sezonie, jeżeli taką parę zgramy, to naprawdę rola sokolnika to jest ewidentnie już tylko rola obserwatora tego, jak pracuje jego pupil pies i obserwatora tego, co być może jakiś ptakolub czy przygodny człowiek widzi w naturze raz na swoje życie. My widzimy to trochę częściej i powiem szczerze, że to nas właśnie rajcuje, że mamy blisko tego w sumie swobodnego, dzikiego drapieżnika. Napuszczając go w czasie polowania, obserwujemy jego normalną biologię. Jeżeli sokolniku osiągniesz 50% sprawności łowieckiej dzikiego sokoła lub jastrzębia, to jesteś ćwikiem, czyli doskonałym sokolnikiem. No i tak to jest, do tego dążymy, żeby nasz ptak był tym ćwikiem, ale no, to wszystko jest wykładnia i czasu, i naszego doświadczenia. Doświadczenie w tej formie łowów jest bardzo potrzebne. No to chwal ćwik. Tymczasem my wracamy na polowanie, aby pokazać wam te niecodzienne łowy i nieco przybliżyć ich specyfikę. Zaczniemy od miejsca, które oczywiście nie może być zalesione ani posiadać żadnych nienaturalnych przeszkód w postaci słupów wysokiego napięcia czy wiatraków generujących prąd. Najlepiej, gdy obejmuje ono swoim zasięgiem duże obszary uprawne, łąki czy jakieś podmokłe tereny. Oczywiście takie, po których będziemy mogli się swobodnie poruszać. My jesteśmy dzisiaj na polowaniu zbiorowym, więc do ustawienia charakterystycznej na łowach z drapieżnikami tyraliery potrzebowaliśmy naprawdę sporego obszaru. Odległość między polującymi nie powinna być za duża, ponieważ ptaki startujące z ramienia opiekuna nie mają zbyt dużego zasięgu. Jeśli więc jakiś zając czy rudzielec pokaże się między dwoma zbyt szeroko rozstawionymi ptakami, ujdzie, nie wzbudzając niczyjego zainteresowania. Dlatego myśliwi powinni również trzymać
trzymać linię, czyli maszerować bardzo równym tempem. Jeśli któryś ptak wzbije się w powietrze, reszta czeka na jego powrót na ramię opiekuna i dopiero rusza dalej, aby nie tworzyć wyrwy w szpalerze myśliwych. Sam atak ptaka nie jest poprzedzony niczym szczególnym. Po prostu zdejmuje się po ukazaniu się zwierzyny kaptur i ptak po zlokalizowaniu celu podrywa się do lotu sam. Co innego z powrotem po nieudanym ataku. Tutaj opiekun musi się już wykazać inwencją i zachęcić swojego podopiecznego do powrotu. Najlepiej jakimś smakołykiem, choć i to nie zawsze skutkuje i czasem po swojego leniucha muszą się pofatygować sami. Tacy myśliwi sprawne muszą mieć nie tylko nogi, ale również ręce, na których przez długi czas dźwigają kilka kilogramów. Aż dziw bierze, że wśród polujących z ogromnymi orłami znalazła się drobna niewiasta, która dzielnie stawiała czoło ciężarowi swojego ptaka. A o tym, że takie łowy to nie jest taka prosta sprawa, przekonaliśmy się dość szybko, bo oprócz niezbędnej do udanego polowania drobnej zwierzyny, o którą u nas wyjątkowo trudno, trzeba ją jeszcze skutecznie dopaść. Nasze orły miały z tym zdecydowanie spory kłopot i po wywinięciu przez zająca tak zwanego kominka odpuszczały sobie kolejny atak i zrezygnowane i nieco chyba zawstydzone czekały na powrót do opiekuna. W trakcie jednego długiego przemarszu tylko raz udało nam się skutecznie wypuścić ptaka, który po krótkim locie dopadł próbującego ucieczki tyłem lisa. Hej! Mago! Faktycznie, tak jak wcześniej opowiadali myśliwi, to niesamowite przeżycie być naocznym świadkiem walki między dwoma drapieżnikami. Tym razem to orzeł był górą i dopadł swoją ofiarę, zanim ta pożarła jakąś polną myszkę czy kurę gospodarza. Tak to już jest w naturze. Dla orła i jego opiekuna to pierwsza zdobycz pozyskana na wspólnych łowach, dlatego na ptaka będzie zapewne czekała jakaś wyjątkowa nagroda. Tymczasem na nas czeka jeden z najbardziej znanych i cenionych hodowców orłów na świecie, który na dzisiejsze polowanie przyjechał aż z dalekiej Austrii. Jesteśmy w Polsce. Ciekawi nas jednak, jak wyglądają łowy z orłami w Austrii i w Niemczech. W Polsce jest bardzo trudno polować. Tereny łowieckie są trudniejsze i uboższe w drobną zwierzynę. Dużo trudniej spotkać tu zająca. Tylko najlepszy łowca jest w stanie je znaleźć, a w związku z tym, iż jest ich mało, kontakt orła z zającem jest niezwykle rzadki, a przez to w czasie polowania mają one duże szanse na ucieczkę przed niedoświadczonym orłem. W Austrii natomiast jest tak, że, jak to mówią, każdy głupi potrafi znaleźć i upolować zająca. W czasie podchodu na taką odległość, jaką dziś pokonaliśmy, na jednego polskiego zająca w Austrii przypadłoby prawie 10. Jak często poluje pan w Austrii? Poluję generalnie już prawie 40 lat. Nie tylko w Austrii, ale na całym świecie przez cały rok. W samej Austrii natomiast, jeśli pozwala na to pogoda, poluję od 1 października tak do okolic Bożego Narodzenia. Poluje pan tylko na zające, czy także na inną zwierzynę? Polujemy głównie na zające, ale nie tylko. Mamy w sumie 27 orłów przygotowanych do polowań na całym świecie. Na przykład w Kanadzie, Kirgistanie, Kazachstanie. Są one specjalnie wyszkolone do polowań na zwierzynę w danym rejonie świata. Podoba się panu w Polsce? Tak, dziś pogoda do polowania jest piękna. Wczoraj było gorzej, deszcz. Polska to bardzo interesujący kraj, gdzie bardzo intensywnie rozwija się nowoczesne rolnictwo, które niestety zabija drobną zwierzynę. Ale ten rejon, gdzie jesteśmy, to zdaje się obrzeża dawnej Galicji. Przepiękna okolica, małe poletka, które chciałoby się, by takie pozostały, by zające miały gdzie żyć. Sądzę, że takie krajobrazy na zachodzie są już nieosiągalne, a szkoda. Poluje pan tylko z orłami, czy także z bronią? Kiedyś owszem, brałem udział w polowaniach z radością, ale zawsze to spotkanie, muzyka, cała otoczka była ważniejsza. Z czasem byłem bardziej towarzyszem łowów. Natomiast upolowanie zająca z orłem to dopiero jest duże osiągnięcie i sukces. Czy polowanie z orłami w Austrii jest popularne? Kiedyś na pewno nie było. Dzisiaj coraz częściej tak. Orły stały się popularne. Dużo jest osób polujących z orłami? Około 20 w samej Austrii, ale biorąc pod uwagę, że w Niemczech, Czechach, Słowacji, Polsce i okolicznych krajach jest w sumie 80 sokolników z orłami, to na tym tle jest nas dużo.
Gratulujemy koledze tak pięknej pasji i ogromnej hodowli i życzymy wielu zająców pozyskanych w parze ze swoim orłem. Żegnamy się powoli z sokolnikami, polującymi dzisiaj z orłami, aby zdążyć zajrzeć do innej grupy, która na łowy zabrała nieco mniejsze, za to bardziej zwrotne i waleczne sokoły. Na miejscu zastaliśmy dużo luźniej zorganizowany szpaler myśliwych niż w przypadku polowania z orłami oraz nieco bardziej zróżnicowany krajobraz. Tym razem do polowania nie potrzebowaliśmy wielkich, płaskich obszarów, tylko lawirowaliśmy pomiędzy małymi poletkami, kępami drzew czy podwórkami. Polowanie było bowiem wyjątkowo bezpieczne, kiedy zamiast broni palnej myśliwi trzymali w ręku inteligentnych łowców. Nowością w stosunku do poprzednich łowów były również psy, które w dość licznym gronie starały się pomóc i wystawić zwierzynę swoim lotnym partnerom. Pawle, łowy z sokołami różnią się troszeczkę od łowów z orłami. Tak. Zasadniczo tak, bo generalnie siłą sokołów, czyli ptaków, które polują tylko i wyłącznie z pikowania i tylko i wyłącznie na ptactwo, czyli tutaj w tych warunkach kaczki i bażanty. No kaczek nie mieliśmy akurat, ale bażantów było sporo. Siła sokoła to jest przede wszystkim dobry pies, który znajdzie zwierzynę, wystawi ją pewnie, bo sokół czatuje nad psem, dlatego że mu ufa. Jeżeli pies go zawodzi, czyli robi puste stójki, nie ma spod niego zwierzyny, no to po prostu sokół zaczyna zwiedzać sobie całą okolicę i nie chce polować ani z sokolnikiem, ani z psem pod sokolim, bo tak naprawdę no, my jesteśmy obserwatorami w sokolnictwie. No, to się dzieje tak jak w naturze, no, tyle tylko, że trochę pomagamy szczęściu. W wypadku sokołów no, jest to pies, który ten, ale cała reszta się dzieje tak jak w naturze, czyli walka jak równy z równym. Może trafi, może nie trafi, może utrzyma, nie utrzyma. Dzikie bażanty no, dały tu sokołom szkołę. Czy sokół poradzi sobie na przykład z zającem? No, polują z hybrydami, to tutaj akurat nie mamy krzyżówek z białozorami, które w naturze polują również na zające bielaki. No ale no, tu mamy to, co mamy. Ja przewrotnie mam na rękawicy jastrzębia, jestem jedynym jastrzębnikiem tutaj w grupie sokołów, ale przez 8 lat latałem tylko i wyłącznie z sokołami, a teraz przyszło mi wrócić do jastrzębi. Słuchaj, a mógłbyś nam powiedzieć parę słów na temat tego generalnie, co tutaj się działo przez te kilka dni, bo są to 40 łowy. Tak, to jest nasz taki jubileusz. No powinny być 41, no ale jakiś czas temu ptasia grypa pokrzyżowała nam plany i łowy się jedne nie odbyły. Tak, spotykamy się od 40 w sumie już lat. Dwóch tylko kolegów pamięta pierwsze łowy z sokołami. Wczoraj podczas naszego takiego wieczoru filmowego można było pooglądać stare zdjęcia z lat 70., 80. No niezmiennie około 100 osób w Polsce zajmuje się sokolnictwem, a z ptakami poluje, no nie wiem. Nie wiem, czy 50 osób czynnie. Takich sympatyków, członków klubu jest ponad setkę, ale no niestety jest to hobby bardzo czasochłonne, no bo ptaka nie da się wstawić do szafy jak broni. Trzeba codziennie z nim latać, trenować, żeby był w formie. Powiedz mi, jak dużo osób przyjechało na te łowy? Spodziewaliśmy się trochę większej ilości osób, ale jest ponad 120 osób przyjechało. No są to jubileuszowe łowy. Może i dobrze. Łowy są bardziej kameralne. No jest to hobby dość męczące. Przyjechali też goście z zagranicy. Tak, przyjechali koledzy z Austrii, z Anglii, z Czech, ze Słowacji. Także obsada międzynarodowa. Podoba im się? Szczególnie polskie dzikie bażanty, które dają im ostrą szkołę, bo no jest to zwierzyna bardzo wymagająca, bardzo twarda. No jest to szkoła, prawdziwa szkoła dla ptaków i no, dlatego mamy też pełno emocji. No. No niestety pokot nie będzie wielki, ale liczy się to, co w głowie, tak? Te piękne ataki, pościgi i to, żeby nasze ptaszki szczęśliwie wracały co wieczór do domu całe i zdrowe. Jak powinniśmy pozdrawiać sokolników? Od lat jest to zawołanie chwal ćwik, czyli chwalimy ćwika, czyli ptaka zaprawionego w łowach, no, który poluje skutecznie. Chwal ćwik. Tym razem zamiast daszbur, chwal ćwik. Chwal ćwik. Dziękuję. A więc jak słyszeliśmy po raz kolejny, potwierdza się opinia, że nie pokot jest najważniejszy na polowaniach zbiorowych, tylko atmosfera i spotkanie z kolegami. W przypadku sokolników fakt ten ma jeszcze większe znaczenie, bowiem na co dzień rozsiani po całym kraju, a nawet Europie, nie mają zbyt częstych okazji do spotkań. Nie znaczy to jednak, że nic nie upolowali. Po wielu próbach udało się wreszcie pozyskać dorodnego bażanta, którego prawie udało nam się sfilmować.
Nie jest łatwo polować z sokołami na zwierzynę, ale jeszcze trudniej upolować kamerą polującego ptaka. Mimo wszystko cieszymy się razem z dumnymi myśliwymi, że mieliśmy okazję zobaczyć z bliska tak niecodzienne łowy, jak te z dzikimi drapieżnymi ptakami. Jest to niewątpliwie jedna z piękniejszych i najbardziej zbliżonych do natury form polowań, która ze względu na piękno i majestat uczestników daje jeszcze więcej emocji i niezapomnianych wrażeń. Nam spodobało się bardzo, dlatego już dziś nie możemy się doczekać następnych łowów, tym razem już 41. 40 łowy z sokołami dobiegają końca, tak samo jak nasz program. Dziękuję Wam za uwagę, to wszystko co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie łowieckim Dasz Bur, albo raczej Chwal ćwik!